Pan Konrad Pakosz, prezes AZS Częstochowa. Pan Roman Lisowski, wiceprezes klubu AZS Częstochowa. Pan Piotr Górnik, dyrektor produkcji i dystrybucji Fortum Power & Heat Polska. Pan Maciej Zajęcki, jeden z nauczycieli z szkoła, które biorą udział w programie, o którym będziemy mówić. I gwiazda, że tak powiem, której nie trzeba przedstawić, pan Dawid Murek. Szanowni Państwo, w pierwszych słowach pragnę Państwa bardzo serdecznie powitać. Jest nam niezwykle miło, że jeszcze przed rozpoczęciem nowego sezonu możemy się spotkać i powiedzieć o kolejnym sukcesie. Mamy nadzieję, że to będzie sukces. Chcemy wspólnie z firmą Fortum, wspólnie z Wydziałem Edukacji i Sportu w Urzędzie Miasta Częstochowy rozpocząć taki pilotażowy program w wybranych szkołach w Częstochowie. Ten program ma na celu zachęcenie młodzieży, dzieci do tego, aby w dobie komputerów, w dobie internetu, w dobie tych wszystkich multimedialnych ciekawostek jednak znalazły czas na to, aby w sposób aktywny, nie tylko intelektualny, ale właśnie w sposób aktywny się rozwijać. Mamy nadzieję, że ta współpraca to pozwoli. Głównym bohaterem tego działania mają być dzieci, które powinny mieć zorganizowaną możliwość rozwoju. Tak jak już Państwo zapewne wielokrotnie słyszeli, Fortum stawia na zrównoważony rozwój. Ta współpraca, którą dzisiaj podejmujemy z AZS-em, wydaje się w 100% wpisywać w politykę Fortum wspierania lokalnych inicjatyw, wspierania aktywności ludzi, którzy rzeczywiście chcą coś zrobić. Myślę, że to, co rozpoczynamy, wspieranie szkolenia dzieci, młodzieży, nam da możliwość jakby kontynuacji naszej polityki. AZS-owi mamy nadzieję, że w przyszłości zbuduje pewne zaplecze do tego, żeby klub mógł dalej funkcjonować na tym poziomie, na którym jest, a nawet najwyższym. Czekamy na następne Mistrzostwo Polski. Wydaje mi się, że pomysł doskonały, stworzony po raz pierwszy i pomysł, który będzie obejmował te dzieci najmniejsze. My chcemy rozpocząć szkolenie na poziomie drugiej, trzeciej klasy szkoły podstawowej, czyli dzieci praktycznie 8-9-letnie, prowadzić je, łącząc pewne przedsięwzięcia z klubem. I dlatego tutaj nazwa AZS-u jest kapitalna, dlatego że jest kojarzona z sukcesem, jest kojarzona z jakimś tam określonym poziomem sportowym. My chcemy po prostu tym dzieciom pokazać siatkówkę jako jakiś sposób samorealizacji. W tej chwili w dobie właśnie tu komputerów, nie komputerów, namówić dzieci do uprawiania sportu już w tym późniejszym wieku jest coraz trudniej. My chcemy wyprzedzić to i rozpocząć od początku. Mamy nadzieję, że tego typu działania pozwolą przekonać lokalnych biznesmenów, lokalnych przedsiębiorców do tego, że w siatkówkę, w sport naprawdę warto inwestować. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej publiczności było na meczach, aby takie sceny były zdecydowanie częściej udziałem siatkarzy, którzy stąd się wywodzą, którzy stąd pochodzą, którzy grają z najlepszymi o najwyższe cele, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. I tego sobie, ale również tutaj firmie Fortum i wszystkim mieszkańcom Częstochowy z tego miejsca na tą współpracę życzymy. Witam na pokładzie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.